Cześć, witajcie. Dzisiaj mam do zaprezentowania bitewkę na polskim czołgu pierwszym, czyli Pudel. Jest to oczywiście niemiecka Pantera, bitwa na mapie Winterberg. Pokazuję tę bitwę ze względu na to, że w końcu po długim czasie udało mi się wbić upragnioną masterkę asa pancernego. Na początku bitwy zawsze to jest tryb spotkaniowy. Jadę na G1 kwadrat, tam ten przesmyczek sobie, bo tam mam idealnie przestrzał na te trzy wyjazdy po drugiej stronie i idealnie mi się wrogowie nasuwają. Teraz tutaj podjeżdżam leciutko, przycelowuję, pojawia się OI Experimental, trafiam. Co do pocisków, 16 grudowych pocisków włożę, 65 standardowych i teraz się zaczyna po prostu farmienie tego OI. Pierwszy strzał nietrafiony, trafiony kolejny do 80. Teraz tu czekam, aż OI mi pokaże wieżę, bo tego kątu nie ma oczy. Nie ma, dobra. OI dostał, pojawia się kaczka. T28 dostał. Skupiam na kaczce, kaczka dostaje. No po prostu ten czołg, to dział robi robotę. To przeładowanie krótkie to robi siekę. Dobra, pierwszy zniszczony pojazd, T28 znowu dostał. Ja już mam 1200, prawie 1300. 1400 już uszkodzeń przekroczone. OI skończony. Pojawia się Skoda, kończę Skodę. Tu PZ-ka nie dorwałem jej. Dwa gludowe pociski już mi zostały, 1600 łóżko ponad już zrobione, 85 zablokowane, pojawia się T28, przycelowuję, kończę T28, T80 się odbija, pojawia się TOG, dwójka odbija się, ja kończę T80, teraz zaczyna się farmienie TOGa. Tutaj kolejne strzały wchodzą, kolejny strzał właśnie pojawia się WZ, chiński niszczyciel, dostaje raz, dostaje dwa zniszczone, sześć już tu nie weszło niestety, już sześć fragów na moim koncie, 2500 uszkodzeń przekroczone, no 2600 już przekroczone. Mam 6 fragów i teraz postanowiłem poszukać Arte, bo widziałem, że Light tam jest, to w jego stronę idzie PZ-ka i chiński niszczyciel, więc po pierwsze nie miałem szans, za mną idzie KW2, ja jadę. Tutaj gdzieś myślałem, że będzie Arta stała, ale no niestety nie, więc pomyślałem, że będzie trochę dalej. Może gdzieś tu w tych akademikach, może po drugiej stronie. Ale jak się okaże, wyświetla się. Nie trafiam. Dostaję spot i teraz trochę błaho. Dobra, raz dostała, kończę przeładowanie. I kończę. I 1900... 2900 uszkodzeń własnych. 15,8, 7 fragów. I zobaczmy screeny końcowe. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za tą bitewkę dostałem uprawnioną masterkę, rozprowadź, pojedynkomistrz, ogień skuteczny, tu nie wiem co to znaczy, Top Gun, High Caliber, niezły zarobek, dwie obligacje. Następne dostałem 2908 własnych uszkodzeń, 7 fragów, to dało mi 1383 bazowego expa,
Zarobek. Oddany strzał 27, 24 z penetracją. Trafienia 25, jedno niepenetrujące. W tym 3, 2 pudła. Co mamy jeszcze? Przebicie 9, 4 z, bez przebicia 5 strzałów. Na pancerz przyjąłem 329. Wykryte pojazdy przeciwnika o dziwo 5. To jest ładnie. Za te dwie, za tą bitwę dostałem dwie obligacje. Od zarobek to jest 71 tysięcy, prawie 400 plus bonus za atmosferę świąteczną 25 700 prawie. No i niestety, że korzystałem z amunicji goldowej, te 16 pocisków to minus prawie 46 tysięcy, na czysto wyższym 40 prawie 9 tysięcy. Więc masterka jest bardzo upragniona. Długo na nią czekałem, więc jak wpadnie już kolejna masterka na innym, czy też druga biegłość, to też pokażę tą bitwę. Też, czy inna masterka na innym pojeździe też pokażę, więc zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału. No i to by było dzisiaj na tyle. Cześć, trzymajcie się, do zobaczenia.